O, patrz, będą grać w papier, kamień, nożyczki. Jeden, dwa, trzy. Dobrze, nożyczek nic nie pokona. Z wyjątkiem kamienia. Ojej, Kusiu, teraz pojedynek na kciuki. Ręcznie robione lody. Co te nerwy? Kelnerka poprosiła o dowodzik, a wy przewracacie stolik i uciekacie. Nikt was nie będzie ścigać. Nie ma czegoś takiego jak urodzinowa policja. Stać! Urodzinowa policja! Zamknę was w urodzinowej celi, a jest gorsza od tej zwyczajnej. Bo? Tam się nie obchodzi urodzin. W zwyczajnej celi obchodzi się urodziny? Przyznaję, że mogłem protestować! Oto urodzinowe prawo. Przysługuje ci jedno życzenie. Ale wyłącznie w urodziny. Przepraszam, urodzinowa policja? Czy to serio tak poważne wykroczenia? Dla ciebie kłamstwo w sprawie urodzin to taka niewinna sprawa? Moja mama miała cukiernię i dawała ciastka gratis wszystkim solenizantom. A tacy oszuści wykorzystywali jej dobro i traciła 6, czasem 7 dolarów miesięcznie! To raczej nie jest majątek. Dla niej był! Wy sobie posiedzicie do sądnego dnia! Powiedz, ile to lat! Po co nam te piszczałki? Gdzie jesteśmy? Oraz fuj! Spokojnie, nic wam nie grozi. My też chcieliśmy wyłudzić torcik gratis, a teraz siedzimy w tej podziemnej jaskini, bo nie możemy powrócić do społeczeństwa. Spotykamy dziś wielu dziwnych ludzi. Tu jest bezpiecznie. Nikt nie wie o tej jaskini. A gdyby ktoś wiedział, nie dotarłby tu. Między jaskinią a resztą świata rozciąga się ogromna sieć tuneli. Ale czad! Uciekliśmy urodzinowej policji! My nie wymawiamy tego słowa tutaj. Urodziny? A ja je powiem jeszcze raz. I nie świętujecie dnia tortu? Ta sprawa jest zbyt traumatyczna. Dlatego nie śledzimy upływu czasu. Tak tutaj jest, odkąd zeszliśmy do jaskini już ponad 200 lat temu. A może tydzień temu? No tak, my nie śledzimy upływu czasu. Urodziny! Możecie zacząć nowe życie. Możecie zacząć od wyboru dowolnego zawodu z bardzo długiej listy. O, to świetnie! Jestem wynalazcą! A ja jestem ambitnym modelem! No to wspaniale! Dobrze! Może się uda pożyć tutaj normalnie. Chłopcy, słuchajcie! Wybrałem zawód dla nas wszystkich! Jak mogłeś wybrać królów mułu? Jak miałem się domyślić, że chodzi o zmywanie tego mułu? Był napis król! Był napis król mułu! Na obronę nożyc? Królowa mułu to kapitalna posada! Mułać! I musiałeś znów brykać. Najpierw ten przekręt z tortem, a teraz musimy zmywać tony mułu przez calutkie 2 lata! Lub może 30 minut. Ktoś serio musi ogarnąć upływ czasu! A może ty przestań marudzić i podziękuj, że nie siedzimy w urodzinowej celi! Może to jest urodzinowa cela? O, nie rób z siebie takiej ofiary, kamień! To ty namówiłeś nas do ucieczki! To nie jest moja wina! Posłuchaj mojego śmiechu! Czy to jest śmieszek kamienia, który jest winny? Nie siedziałbym tu, gdybyście nie namieszali! Ja tak nie mogę! A przed państwem książę Muł! Mułem ich! Ja nie ogarniam tutejszej hierarchii.
Jaka jest moja postać? Jestem wiewiórką szukającą orzechów? Albo pszczołą szukającą łąki? Kamieniem uciekającym na wolność! Przewiercimy się! A, nie przewiercimy się! Chłopcy, kotek! O, kocurek głodny! Zabierzemy go do papu! Wspólna decyzja! Zabieramy kotka! Zabieramy kota! Jesteś cudowna. Co? O, mówię, ja także pracuję w firmie technologicznej. Zbudowałem! Z ołówek, to ona, tego, stworzyliśmy! Wspaniale, pokaż mi jak działa. O, cóż, tutaj jest przycisk, więc trzeba go tak... Niech to! Ja, muszę kończyć, mamo, bo popsuł maszynę. Czy wszystko okej? Czy mam zrobić inwazję? Nie! Tylko, że maszyna jest bardzo skomplikowana. Może ja lepiej skoczę na statek hiponoidów i pokażę osobiście, co i jak. Polecieć z tobą? Nie możesz, ponieważ zobaczysz, że są niebezpieczni. A zresztą ja już mam zespół dobrych inżynierów, którzy mogą lecieć. Zrobicie skok-skok-kop tym hiponoidom i wykopcie ich, zanim zniszczą planetę! O, już jesteście. A ja sobie rozdzieram kartkę papieru. Okej, to brzmi groźnie. Dobrze, pokaż tę maszynę. Spokojnie, ogarniemy. Tak blisko! Tak blisko. Więc to miała być napaść. Dobrze. Skoro przemocy wam się zachciało, przemoc od nas dostaniecie. Hiponoidy, przygotować inwazję na Ziemię. To było zwykłe kłamstwo, które okropnie się rozrosło. Nie jestem mądry. Nie umiem nawet niczego wynaleźć i popsułem jadło maszynę. Przepraszam, ja chciałem zaimponować fajnej dziewczynie. Posłuchaj mnie teraz. Posłuchaj uważnie. Ja dobrze rozumiem. Co? Jestem w takiej samej sytuacji. Na swojej planecie byłem tylko szeregowym pracownikiem. Kłamałem, że jestem wojownikiem, żeby komuś zaimponować. Przeuroczy, nie? To przecież najprzystojniejszy hiponoid. No i słuchaj, nim się spostrzegłem, byłem dowódcą hiponoidów. Musiałem utrzymywać to kłamstwo przez ponad 50 lat, a ten stret żywcem mnie pożera. No bo spójrz na mnie, mam 371 lat, a wyglądam na 542. Uwierz mi, ostatnie czego chcę to najechać ziemię, ponieważ wtedy ten chłopak zobaczy, że żaden ze mnie żołnierz i więcej się do mnie nie odezwie. A to się porobiło. No i masz, kłamiemy i wkopujemy się w coraz głębszy dół. Ale jeśli pokopiesz jeszcze głębiej, to chyba wyjdziesz z drugiej strony. To całkiem jest logiczne. Więc mam propozycję. Papier i pan dowódca przedstawiają scena walki! Chłopcy, miało nie być napisu. A więc doszło do tego. Do walki między najmądrzejszą istotą, tobą i najsilniejszą, mną. Nie pozwolę ci najechać ziemi. Za chwilę poczujesz gniew mojej zmyślnej naukowej broni. Piu, piu, piu! Niewidzialne lasery! Zmyślne! A, big, big, mach, mach. Widzisz, papier? Moje wielkie mięśnie blokują lasery, bo jestem siłaczem. Cios siłacza! Oj! Ojejku! Zniszczyliśmy tę papu... maszynę, która działała idealnie aż do tego właśnie momentu walki! Przyznaję, ty jesteś silny, a ja jestem bardzo... mądry. No, to jest naukowiec. Wystarczy tej walki. Nie mogę ryzykować życia mej załogi w starciu z twoją ogromnie mądrą głową. Podejmuję trudną decyzję i poszukam jedzenia gdzie indziej. Czy coś jeszcze trzeba dodać? Papier, naprawiłem papu maszynę! Na pewno zrobiłem to samo, co ty z panną Ołówek, ale tak dla pewności może powiemy to jednocześnie.
wypuść mnie z tego statku.